Jakie rady dałby pan komuś, kto zaczyna swoją przygodę z dziennikarstwem? Najważniejsze jest pracowitość, determinacja, ale trzeba też mieć sporo szczęścia do fajnych ludzi, do dobrej redakcji. Jakbym proponował, żeby od razu mierzyć wysoko, a nie zaczynać tam od jakiegoś takiego małego, niskiego poziomu researchera, albo mierzyć wysoko, to na pewno.